Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grandtury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Bonjour, le tour toujours. Attachez vos baguettes, c'est parti. Dokładnie tak, bonjour, bonjour, a może nawet huiedach, bo dzisiaj przecież Dzień Belgii, ale taki Dzień Belgii, takie święto, no ale też Dzień Belga, takiego Wouta van Aerta, ale to o tym to zaraz, kolejny etap Tour de France, czyli kolejny odcinek Tour de France. No już ten trzeci tydzień, już prawie jesteśmy na mecie, już ten Paryż widać bardzo daleka, no bo dzisiaj przecież startowaliśmy w Lourdes, a jak mówię startowaliśmy, no to startował Tour de France, a jeszcze ja też cały etap twardo oglądałem dla was, a ja to znaczy samozwańczy pseudoprofesor kolarstwa Piotr Klin. No i co? Gdzie zaczynamy? No zaczynamy od końca, czyli od początku, czyli od startujących, czy też nie startujących w tym etapie. COVID, Erviti, Frum, Caruso. Nie ma, także zostało 140 zawodników na starcie etapu numer 18. Od razu może powiem, że też dojechało tych zawodników tyle samo co wystartowało, tyle samo dojechało, także mamy 140 zawodników, którzy ukończyli dzisiejszy etap. Nie mieliśmy tutaj dzisiaj tak emocjonującej walki z czasem, jak miało to miejsce wczoraj, te sekundy, które dzieliły Jakobsena od tego, żeby zostać odstrzelonym z turu. No i dobrze. Popatrzmy, co działo się dzisiaj. Początkowa faza, no tak jak chyba wszystkie te krótsze etapy górskie, gdzie mamy troszeczkę płaskiego, no i w odjazd chciał się zabrać każdy. Oczywiście pierwszy tutaj atak do odjazdu Wout van Aert, no i Wout van Aert zaatakował i no i znalazł się w odjeździe dnia, no ale Wout van Aert to Wout van Aert, a co zaskakuje, co zastanawia mnie najbardziej, to z Woutem van Aertem do tego wyścigu, do tego odjazdu, do skoku wybrał się Nilsson Paules. No i a potem napuchł i go ostrzelili. Ale najciekawsze było to, że tych dwóch panów jechał przed peletonem i Nilsson Paules się obejrzał i zobaczył, że Cofidis go goni i pokiwał głową tak jakby był zdziwiony, że o, no chyba nie odjadę, chyba nie odjedziemy. No wielkie, wielkie dziwota tutaj. No oczywiście, że Cofidis gonił, bo plan był taki, że Simon Geszke musi dostać się do odjazdu tego dnia, no bo musi zawalczyć o te punkty na pierwszej premii. Jeżeli wygrałby na Col d'Abisc, no to miałby już ogarniętą koszulkę Króla Gór. Ale Geszke starał się, bardzo się starał, ale tak bardzo nie miał dzisiaj nóg, także nie udało mu się to, nie zabrał się w odjazd i nie zarobił dzisiaj punktów w klasyfikacji Króla Gór. Jeżeli chodzi o klasyfikację sprinterską, no to w klasyfikacji sprinterskiej takie punkty uzyskał oczywiście kto? No Wout van Aert wyszedł gdzieś tam, bo poszedł jeden odjazd, potem on zobaczył, że w nim nie jest, zbliżyliśmy się do tego sprintu, który mamy na zazwyczaj w tych górskich etapach przed podjazdami. Van Aert znalazł się z przodu, dojechał, wyszedł na czoło. Ktoś tam nawet chyba chciał mu tam punkty zabrać, nie wiem czy to z Bahrajnu, ale po prostu mocniej troszeczkę przycisnął i nie było tutaj takiego pajacowania. Wout van Aert ogolił tą koszulkę, czy koszulkę zieloną to już bardzo dawno ogolił, ale ogolił sobie te punkty, jeżeli chodzi o sprint. No i było tutaj takie troszeczkę jeszcze z ciekawostek, może tak dojeżdżaliśmy do tego pierwszego podjazdu, mieliśmy historię, gdzie Benoot został wysłany do ucieczki, no a właśnie gonił tą ucieczkę Wout van Aert, który chciał te punkty zielone, więc mieliśmy moment, że Benoot uciekał, a van Aert go gonił. To taki mały dzisiaj błąd taktyczny Jumbo, no ale tych błędów taktycznych
w ogóle było bardzo mało Jumbo, także to już się naprawdę mocno czepiam. 48 kilometr od startu, no tutaj ta historia, gdzie dwóch kierowców było synchroniczne spadanie z rowerów, takie zwężenie, jeden motocykl przejechał przez to zwężenie, chciał się zatrzymać w zatoczce, wpadł na niego zawodnik Eckhoff, przewrócił się, przez to na takim zwężeniu na mostku musiał zahamować samochód teamu UAE, na motocykl zamiast puścić Jacka Bauera, który jechał za tym samochodem, to chciał się wcisnąć właśnie w mostek, w ten, na mostku między barierkę, między murek, a między samochód, no ale tam też chciał pojechać Jack Bauer, no i spotkali się niestety tak, że Jack Bauer odbił się od motocykla i uderzył o klapę samochodu UAE, potem nie był za bardzo zadowolony, pytał tego kierowcy, czy ty pierwszy raz jedziesz w Tour de France, czy co. Ci dwaj kierowcy zostali odstrzeleni, także dzisiaj można powiedzieć trzech zawodników i dwóch kierowców motocykla odstrzeleni z Tour de France, tutaj nie COVID, tylko po prostu brak umiejętności zachowania się w peletonie, mogło się skończyć gorzej, no bo wygląda to, że dwóch zawodników dojechało, także mogło być gorzej, no bo naprawdę, no na pewno widzieliście tą sytuację, bo teraz na całym Facebooku te historie, te właśnie klipy wszędzie latają, no bo to mówię, nie dość, że dwaj zawodnicy przewróceni przez motocykl, to dosłownie można powiedzieć spadanie synchroniczne, takie jeden po drugim, prawie w jednym momencie się tak samo przewrócili, nawet na tą samą stronę, także no wszyscy, wychodzi ze wszystkich zmęczenie, z kierowców motocykli też. Jak już zaczął się ten prawdziwy etap, czyli zaczął się podjazd na Col do Bisc, no to już było widać, kto będzie miał problemy. Pitcock, wspomniany Geszkę, który bardzo chciał przeskoczyć, Simons, oni skoczyli tutaj jeszcze rozpaczliwie przed peleton, żeby może gdzieś tam złapać tą ucieczkę i szczególnie dla Geszkego złapać punkty w klasyfikacji Króla Gór, no ale nie udało im się to. Jeżeli chodzi o peleton, to Jumbo cały czas trzymało sobie spokojne tempo, no bo wiadomo, im więcej to spokojnego tempa pod Col do Bisc, tym więcej pomocników zostanie Vingegaardowi na końcowe fragmenty etapu. Dzisiaj Bierg już nie był tak mocny, Hirschi był mocny jak zwykle, czyli był słaby, nawet, czyli został tylko dosyć szybko, został Pogacarowi tylko Brandon McNulty. No i co tutaj jeszcze z takich ciekawostek? No po cichu walka o koszulkę Króla Gór włączył się Giulio Ciccone, bo był z przodu w odjeździe, atakował, zbierał te punkty na premiach górskich. Geszkę mógł być tylko niemym świadkiem swojej tragedii, bo nic nie mógł tutaj zrobić. Nogi nie pozwoliły mu na to, żeby wziąć udział dzisiaj w walce o punkty i o koszulkę Króla Gór. Także najpierw go Ciccone straszył, potem go straszył Wout van Aert, a na koniec go straszył jeszcze jeden zawodnik Jumbo, ale o tym za chwilkę. No i tak, to widać było, że skok ten Pitcocka to był taki skok rozpaczy, bo Pitcock dosyć szybko został potem wyminięty i pożegnany przez peleton. Mas na przykład zabrał się w ucieczkę, więc to też Enric Mas próbował z Movistarem walczyć o miejsce tam wyższe w pierwszej dziesiątce, ale to też nikt się tym nie przejął, nikt nie podniósł tempa, Jumbo jechało swoje, no bo wiedzieli, jak to się skończy. No skończyło się tak, że Masa dogonili chyba na przedostatnim albo na ostatnim podjeździe, przybili sobie piątki, pojechali dalej, także Enric Mas tutaj dzisiaj taki atak, żeby mniej stracić chyba. Jeżeli chodzi o drugi podjazd, czyli Col des Spandelles, tam na czoło wyszedł właśnie Brandon McNulty, on nakręcił, było widać, że jak już wsiadł Brandon McNulty, no to był zamysł taki, żeby na drugim podjeździe zacząć gubić zawodników, zredukował tam dosyć mocno tą grupę, może nie aż tak jak wczoraj. Czyli plan był tu już jasny. Tadej Pogacar będzie atakował na Col des Spandelles, będzie próbował złamać Vingegaarda, potem gdzieś uciekać na zjazdach. Nie było dużo drogi płaskiej między Col des Spandelles i Otakam, także tam pewnie plan był, jak już zostawi, to tam przeciągnie te 2 km płaskiego już na Otakam, który jest dosyć miejscami stromy, już wjedzie sam i wygra Tour de France i wygra etap. Także taki to autor miał na myśli, jeżeli chodzi o Team UAE. No, już było widać na 6,5 km do szczytu właśnie Col des Spandelles, że tam w poważnych kłopotach Bardet, Vlasov, Godu, Yates, no Yates zresztą ma zapalenie płuc, czy tam infekcję górnych dróg oddechowych, także on już to jedzie tylko żeby dojechać i gdzieś tam czasem jak się da podać bidon Geraintowi Thomasowi.
Mas tutaj został na tym podjeździe złapany, także bardzo się jakoś daleko nie nauciekał. No i co? No i tutaj mieliśmy początek, jeszcze taka może scenka, tutaj Rybaszenko, który był w odjeździe z Astany, zaczął polewać Pogaczara wodą, także wziął bilon, dał mu bilon, tylko zaczął go nawet polewać, więc Tadej Pogaczar miał swojego własnego tutaj polewacza z drużyny Astany, może to koledzy treningowi, coś takiego, no nie wiem, bo takie troszeczkę akcja w stylu Betiola, tylko oczywiście no dużo mniej agresywna niż ten Betiol, który na tym etapie bryłkowym ciągnął Pogaczara i kasował szansę Paulesa, żeby Paules założył żółtą koszulkę. No ale widać, że Tadej Pogaczar jest lubianym zawodnikiem w peletonie, wszyscy z różnych innych ekip mu pomagają, także brawo dla Słoweńca. No i ale wróćmy do samego wyścigu, do sedna sprawy. 39 km do mety, Tadej Pogaczar pierwszy atak na Col de Spandelès. Przeciągnął tam oczywiście wszyscy inni strzeli oprócz Vingegaula. Vingegaul siedział mu na kole, nie było tutaj większych problemów. W tym samym czasie z ucieczki naprzód wysunął się, to tak troszeczkę wracam, bo tu mamy grupę liderów, a w ucieczce z przewagą chyba 3 minut, czy niecałych 3 minut, Pino, czyli ostatnia nadzieja Francuzów, żeby wygrać etap w tym Tour de France, Wout van Aert i Mateo Jorgensen, Jorgensen był wcześniej w odjeździe, Dani Martinez, czyli tych trzech zawodników na przodzie, a z tyłu Tadej Pogaczar atakuje, skacze i tym takim skokiem i oczywiście, no może tym razem się 300 metrów nie oglądał, no i potem się obejrzał za siebie, co tam zobaczył, no zobaczył tam Duńczyka, co za niespodzianka. Potem 2 kilometry dalej, kolejny atak Tadeja Pogaczara, taki sam, tylko już krótszy, no i znowu oglądamy się za siebie, kto tam jest? Duńczyk. Potem kilometr później, trzeci atak Tadeja Pogaczara, no i jeszcze krótszy i znowu się ogląda i kto tam jest? No tam jest Duńczyk, więc oni tak takim szarpaniem Tadek odskakiwał, ale potem spuszczał w ogóle stęp z tonu, no bo w pewnym momencie dojechał tam do nich Geraint Thomas na 35,5 km do mety i to Thomas zaatakował, więc nagle Thomas zaczął odjeżdżać. Do końca nie wiem, dlaczego Vingegaul go zaczął gonić, no bo to żadne to zagrożenie dla niego, no to bardziej powinien to Tadek goni, żeby nie spać z pudła, tak? Także miał tutaj swój moment w świetle Jupiterów Geraint Thomas, no bo odskoczył tym liderom, odskoczył tam na jakieś 50 metrów i łącznie na może kilometr, a może na pół, no ale był z przodu, można powiedzieć, że odjechał Vingegaulowi. Potem pół kilometra dalej, 35 do mety, czwarty atak Pogaczara, no i oczywiście jeszcze krótszy, no i jeszcze bardziej się oglądał. No i potem co, na szczycie Col de Spandelès ucieczka wjeżdża pierwszy kto? Pino? A nie, bo wjeżdża Wout van Aert, bo sytuacja już tak się zagęściła, że Wout van Aert tak nazbierał tych punktów, że jeżeli Wout van Aert wygrałby etap dzisiaj, to chyba matematycznie wygrałby, bądź też miałby tam punkt przewagi, coś takiego nad Simonem Geszkę, czyli to oczywiście jak potem te trzypunktowe, te jednopunktowe czy tam dwupunktowe premie, które nam zostały jutro, no to wiadomo, że Wout van Aert by nie puścił Geszkego, że jeszcze byłaby szansa, że Wout van Aert wygrałby koszulkę Króla Gór. Także tutaj walka wygrywa, Wout van Aert wygrywa na Col de Spandelès te 10 punktów klasyfikacji górskiej. No i zaczął się zjazd. Zjazd taki dosyć karkołomny, miejscami stromy, kręty. No i było widać oczywiście co? W ucieczce Martinez jechał sobie spokojnie z Woutem van Aertem, a Pino już oczywiście odstawał, no bo to jest człowiek, który nie boi się zjeżdżać na rowerze z zawodowym kolarzem. A z tyłu szarpnął Tadek przez szczyt, no i zostało już tylko został właśnie Tadej i Vingegaul. Myślałem, że będzie tutaj czekał Wout van Aert, żeby ponaciągać Tadeja na zjazdach, ale nie. Otóż na początku 26 km do mety, może 27, 30 gdzieś może kilometrów, bo to chwilę po początku zjazdu. Na wyjściu z zakrętu Vingegaul chce za szybko zacząć pedałować, uderza pedałem w ziemię i go tak prawie postawiło go na bok, ale utrzymał to dosłownie, tam zostało mu na zakręcie 5 cm asfaltu, ale jeżeli by go to wyrzuciło, to naprawdę mógłby tam polecieć wyrów, mógłby polecieć na taką ścianę, no i tu mógłby się jego tour skończyć. Za 2 kilometry Tadej przestrzelił zakręt i widać było, że już takim dryfcikiem lekkim wchodzi, złą linię po prostu
pobrał, ale jak wyglądało, że to wyratował, że zjechał na żwir, to na żwirze nagle stwierdził, że to tutaj dołoży gazu i trzeba wyjść z zakrętu, no i oczywiście się wysunął spod niego rower i upadł biodrem na takie przełamanie tego żwiru z jezdnią i oczywiście się zdarł. No i tutaj Jonas Vingegaard poczekał. Nie uciekał, także Tadej do niego dojechał, przybił mu piątkę i zaczął mocno nerwowo jakoś tam na radio siedzieć i tam krzyczeć, żeby mu coś podjechali z samochodu. Samochód UAE, potem taka ścieżka, no nie wiem, taka na półtora samochodu maksymalnie. No i tak jechali, zjeżdżali, no i w końcu przyjechał tam się przepychając, takie było ujęcie, jak się ten samochód UAE obok samochodu Jumbo po jakimś poboczu gdzieś tam na zjeździe pirenejskim przebija. Podjechali do Tadeja, no i każdy myślał, co może jakaś przerzutka skrzywiona, może koło coś złamane, może guma. Nie, Tadej po prostu podjechał tam, wziął bidon, nic tam z rowerem nie musieli robić. No i chyba tak z rozmowy można było gdzieś tam usłyszeć, że oni go mówili, dawaj dalej, atakuj, go poprawie się już przewrócił ten Vingegaard, a Tadek powiedział, że nie, ja tylko chcę, dajcie mi wody, ja chcę tylko wygrać etap. No okej, okay. Czyli wyszło tutaj, że wiedział, że Stylitz zrozumiał, że jest w pułapce. Tadej powiedział, że tu już raczej Tour de France już mu odjechało, także chciał sobie wygrać kolejny etap w tegorocznym turze. Tam jakaś taka dłuższa rozmowa przy tym samochodzie, no nie wiem, może kłótnia, ciężko mi tutaj powiedzieć. No i co, nadal mamy z przodu Pino Martineza i Wouta van Aerta na tym płaskim odcinku, no bo już panowie się troszeczkę uspokoili po tym, jak Vingegaard prawie leżał, jak Tadek leżał, to uspokoili się, dojechał tam do nich Thomas, dojechał Kuss, także to się zjechało, tam jeszcze chyba ktoś jeszcze chyba w tej grupie, Godieu chyba też dojechał, także ci główni, no kto był w generalce, cała ta top 4 generalki się po prostu zjechało, tak, więc panowie rozpoczęli ostatni podjazd na Otakam razem. No i tutaj co wam mogę powiedzieć. Wout van Aert zaskakująco, każdy myślał, że strzeli, zaraz zjedzie, spłynie do Vingegaarda jak Kuss strzeli, no ale nie. Wout van Aert jeszcze zaczął atakować, takimi skokami ugotował Pino, potem zapocił Martineza. No a z tyłu tempo panowie Vingegaard i Pogacar zaczęli dyktować takie, że niestety ono okazało się na 7 km przed metą dla Tomasa zbyt wysokie. Już nie mówię, jak tam inni strzelali, no bo oczywiście strzeli, to wszystko strzelało tak, jak klasyfikacja generalna by na to wskazywała. Także 7 bardzo długich kilometrów musiał pokonywać sam Geraint Thomas. Vingegaard dojechał do Wouta van Aerta. Wout van Aert jeszcze rozprowadził Vingegaarda i na, oj dokładnie nie wiem, może 2 km do mety Vingegaard pożegnał się takim skokiem, w ogóle tak, Wout van Aert, był moment, kiedy Wout van Aert jechał z Vingegaardem i z Pogacarem w grupie, także brakowało tylko Geszkego, bo jakby Geszke miał nogi, to byśmy mieli wszystkie koszulki jedące na ostatnim podjeździe, ostatniego górskiego etapu Tour de France razem, także zdjęcie na pocztówkę tak naprawdę. Wout van Aert zaatakował w stylu Tadeja Pogacara, takim mocnym, ostrym skokiem, tylko że już Tadej Pogacar niestety nie mógł odpowiedzieć na ten atak. To było rozprowadzenie Vingegaarda. Vingegaard wystrzelił jak z procy, pojechał i na tym skończył się Tour de France, ponieważ Vingegaard dojechał z minutą i 4 sekundami przewagi nad Tadejem Pogacarem, plus 4 sekundy oczywiście bonifikaty. Trzeci wjeżdża Wout van Aert. No i tutaj okej, Wout van Aert nie wygrywa koszulki Króla Gór, ale za to wygrywa tą koszulkę Króla Gór Jonas Vingegaard, także Jumbo zgadnia, no zaraz ktoś powie, wyścig się jeszcze nie skończył, jeszcze są 3 etapy, jeszcze jest tak nieprzewidywalnie. Jonas Vingegaard musi utrzymać gumę na podłodze, jeżeli dojedzie do mety, to już ma koszulkę Króla Gór, to nie ma tutaj w tym nieprzewidywalności. Wout van Aert ma koszulkę zieloną, teraz żółta koszulka, 3 minuty 26 sekund różnicy, także okej, może coś się stanie, ale to musi być jakiś bardzo przykry wypadek Jonasa Vingegaarda, który by przegrał to Tour de France. Biała koszulka, znowu dzisiaj Pidcock traci, także Pogacar ma prawie 50 minut przewagi, także znowu, nie wiem, wiem, że sport jest nieprzewidywalny, ale nie widzę, żeby tutaj na 50, nie jakie 50,
35-minutowej czasówce Pitcock wsadził tatkowi 50 minut. Będzie ciężko, ale kto wie. Także, wygląda na to, że wszystkie koszulki rozstrzygnięte. Klasyfikacja teamowa, czyli Movistarowa. Movistar jedno oczko dzisiaj do góry, ale niestety tylko piąte miejsce. Wygląda na to, że Ineos zgarnie klasyfikację Movistarową. Czyli będziemy mieli wszystkie koszulki oraz na podium będziemy mieli zawodników z trzech teamów. Ineos w roli teamowej, Pogacar w roli młodzieżowca i pozostałe koszulki Jumbo Visma, czyli Jonas Vingegaard 2 i Wout van Aert zielona. Co tutaj jeszcze ciekawego można powiedzieć? Geraint Thomas wjeżdża za tą trójką koszulek, czyli za koszulką żółtą, białą i zieloną wjeżdża Geraint Thomas, 2 minuty 54, na jego plecach Gaudu 4 sekundy, Lutsenko dzisiaj dobra jazda 3.09, razem z Martinezem, Sepkus 3.27, Aleksandr Vlasov 4.04, Thibaut Pinot 4.09, razem z Luisem Meinkiesem. No i tam dalej, Carlos Verona znowu traci na Jo Quintana, 5.22, Simon Yates Simon Yates 12 sekund za Quintaną. Patrzymy jeszcze dalej, Maduasto tak stanął tam aż w miejscu, by rozprowadzał naprawdę jak tylko mógł długo Gaudu, także Maduas 5 minut 48 sekund straty, Roman Bardet znowu dzisiaj traci 6.40, to już poważne straty, Enric Mas no uciekał, ale skończyło się, że stracił 7 minut 23 sekundy do Vingegaarda kolejne. No i potem to już kogo to tak naprawdę obchodzi. Jeszcze zjeżdżamy zobaczyć. Dzisiaj wjeżdża na koniec team Quickstep Alpha Vinyl, ale spokojnie, mieli dzisiaj 4 minutki zapasu, także nie było żadnego stresu. Jakobsen z kolegami wjeżdżają i dla Jakobsena jutro jest restart tury, bo dla Jakobsena, dla wszystkich sprinterów ten tur się zatrzymał na 1,5 tygodnia. Także klasyfikacja generalna, Vingegaard 3.26 za nim, Pogacar 8 minut za nim, Thomas, potem Gaudu, Quintana, Meinkiesz, Vlasov, Bardet, Lutsenko, Yates. No i tutaj zamyka nam się dziesiątka w 20 minutach 17 sekundach. Dla smakoszy walki o miejsca dalsze w top 10, to powiem wam, że największy pojedynek będzie o miejsce numer 5. Tutaj stawiałbym Vlasova jako największego faworyta, bo mamy Nairo Quintana na 13 minut 35 sekund, 12 sekund za nim Luis Meinkiesz i za tymi, za dalsze 27 sekund Aleksandr Vlasov. To jest najlepszy czasowiec z tych trzech panów, także myślę, że spokojnie do Quintany powinien odrobić te 35 sekund straty, także Aleksandr Vlasov może wjechać w top 5. Gaudu jest raczej nie do ruszenia, bo jest na 11 minutach. Thomas jest na 8 minutach, więc też jest nie do ruszenia. Tadej Pogacar na tych trzech, także top 4 się nie ruszy. Walczymy o miejsce 5. Potem mamy jeszcze Romana Bardet na miejscu 8, w takim miejscu też nigdzie, że tak powiem, bo ma za dużą przewagę i za dużą stratę, żeby się ruszyć. Będzie emocjonująca również walka o miejsce 9, bo tam między Lutsenką a Yatesem tylko 8 sekund. Także ci, którzy naprawdę tutaj emocjonują się walką o 5 i 9 miejsce w top 10, to jeszcze wam trochę tego turu zostało, no bo dla każdego innego, kto interesuje się jakąkolwiek, na przykład klasyfikacją, to ten tur się skończył. Oczywiście, jeżeli nie będzie upadków bądź COVID-a. Tutaj trzeba tak to powiedzieć. No i dobrze. Teraz Castelnau-Moniak do Kaor. Kolejny etap to jest etap jutrzejszy. No i tu jest restart dla sprinterów. Także musimy patrzeć na Jakobsena, musimy patrzeć na Philipsena, musimy patrzeć na Groenewegena, musimy patrzeć i tutaj to będzie tak zwany hot take. No nie wiem, czy bym się zdziwił, chyba bym się nie zdziwił. Jak ostatnie trzy etapy Tour de France wygrałby Wout van Aert? Dzisiaj już było blisko, mógł postawić o cztery etapy, ale dlaczego nie trzy? Jutro sprint, pagórki, dwa takie podjazdy czwartej kategorii, potem też pagórkowato i finisz na takim lekkim, leciutkim podjeździe, 5-6%, ostatnie... Tak patrzę tutaj, zaraz, zobaczymy, tutaj jest podjazd, nie mam profilu, ostatni podjazd jest, wygląda na to, że będzie przed taką lekką górką, także
i wygląda to na etap wołtowo-wanadtowy. Potem mamy czasówkę, wiadomo, wicemistrz świata, no chociaż Ganna. W ogóle Ganna tak po cichutku, on jeszcze jedzie, w ogóle go tam nie widać, aż muszę zobaczyć, bo może tutaj będę mówił, że Ganna może wygrać czasówkę, a może Ganna już nie jedzie. Zaraz dajcie mi tutaj sekundkę, bo nic nie słyszałem, żeby było covidowo, więc obstawiam, że Ganna jedzie. Tak, jedzie. Dzisiaj 120, 35 minut straty, także Ganna. No będzie ciężko, no będzie musiał walczyć ze sprinterami Vanart na etapie 19-21 i z Ganną na etapie 20. Także nie będzie łatwo, ale czy bardzo bym się zdziwił, jakby Wout van Aert wygrał trzy ostatnie etapy Tour de France? No chyba nie. Dzisiaj, z ciekawostek, dzisiaj Dzień Belgii, także Narodowe Święto, także proszę, wpasował się tutaj nam Wout van Aert, to święto narodowe, także Wout van Aert świętuje Święto Belgii we Francji, Jumbo Visma świętuje zbicie tatka. No i jeszcze taka może ciekawostka, jak tam Tadek się przewrócił i Vingegaard na niego poczekał, to na motorze, na relacji Eurosportu był Contador i pochwalił i tu opowiadał, jaki to był gest fair play. No zabawne to strasznie, bo może mogliby pokazać klip z tak zwanego Chain Gate, jak Andy Schleck jadący w białej koszulce, spadł mu łańcuch i jadący w żółtej koszulce zaatakował go wtedy zawodnik i wygrał Tour de France. Ciekawe, kto to był. No nie wiem. Może pokazaliby ten klip, to może by się Contadorowi ta historia przypomniała. No ale to nic. Także mam nadzieję, że czegoś się tutaj dowiedzieliście. Mam nadzieję, że emocjonujecie się walką o miejsca w topowej dziesiątce, no bo jeżeli się tym nie emocjonujecie, no to ten tour się dla was praktycznie dzisiaj skończył. No i co? Niby się skończył, ale ja jutro tu będę, i żeby wam wszystko opowiedzieć. No bo tak, tour zaczyna się praktycznie. Dzisiaj zaczyna się tour dla sprinterów. I czasowców też trochę. Także do zobaczenia, może do usłyszenia, raczej tak, na pewno, jeżeli nie będzie żadnych wypadków. To, że wyjdzie jutrzejszy Tour de France, to jest tak pewne, jak to, że Vingegaard wygra Tour de France. No, może to się nie stać, ale to naprawdę małe na to szanse. Także, jakby to powiedzieli, dzień Belgii, oni tam po francusku, oni tam po flamandzku, także au revoir, Welterusse. Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. O Jezu, dobra, już popuszczam.